Dzień dobry, YouTube. Dzisiaj oglądam Arkadikusa. W sumie to nigdy nie reagowałem na, na YouTube. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak to jest być reaktorem. Temat ciekawy. Czy mit trudności pachował Exile, Czy gra jest zbyt skomplikowana, by spróbować? Nie jest zbyt skomplikowana, to wiemy bardzo dobrze. Zobaczymy, co pan Arek ma tutaj do powiedzenia. No to zobaczmy. Z tej strony Arkadikus. Jak się macie? Kiedy mówiłem o lidze nowej do Paw of Exile, sygnowanej numerem 325, mówiłem, że może być parę dni, kiedy będzie kompletna cisza, ponieważ będę właśnie no lifeił w Paw of Exile. i tak też jest teraz. Teraz mam tutaj odpaloną z boku grę, gdzieś tam sobie kliknę, odpowiem, przehandluję, ale pomyślałem, że skoro gram w te Paw of Exile, no to mogę też zrobić taką małą, krótką pogadankę na temat tej gry. Więc nie miejcie, proszę do mnie, pretensji, bo ten akurat materiał będzie taki bardziej na spokojnie, taki do pogadania. Można go sobie puścić w tle, tutaj super dużo się nie będzie działo. Mimo, że oczywiście tam warto na ekran czasami rzucić okiem, ale. Arkadikus kibuje giga chat. Nie będzie filmików, będę krał to nie ma być, wiecie, jakaś uczta dla oczu, jeżeli chodzi o filmy. Poza tym, ja i tak ostatnimi czasy zamieniłem się w taką bardziej gadającą głowę, więc. Pod filmem na temat właśnie Ligi 3.25 pojawiło się sporo komentarzy, że. o nie ja mam ciężkie spotkanie z spoje, nie mogę się doczekać, do niej przekonać. Czekałem jeszcze na drugą część, która, może że będzie łaskawsza. Dla kompletnie niedzielnych graczy, ludzie mają bardzo dziwne podejście. Nie rozumiem skąd to się bierze. Dlaczego ludzie myślą, że Poet 2 będzie prostsze, skoro będzie miał swoje mechaniki soulsowe? To jest. To jest tak dla mnie niezrozumiałe. O, fajnie, ale no przeraża mnie ta ilość mechanik w Paw Exile. Przeraża mnie ta gra, że ja to wolę poczekać już na Paw Exile 2. Dla mnie to już za późno. A to jest zupełna nieprawda. To nie jest tak, że teraz odpalisz grę no i po prostu przytłoczysz Ludzie mają FOMO i ludzie sobie wkręcają FOMO bardzo często. I to jest duży problem ludzi. Myślę, że muszą wiedzieć wszystko od razu, ale takie nie jest. Trzeba się uczyć, jak się idzie, progresuje, to w sumie gra ci, prowadzi zarączkę i pokazuje ci wszystko dokładnie po kolei. Teraz to jest jeszcze lepiej zrobione w sumie. Jak mamy, spotykamy już legion podczas levelingu, spotykamy koruptowanie przedmiotów, mamy różne inne mechaniki, które spotykamy. To jest prowadzenie, gameu. Takie bardzo zrobione z głową. I wszystkie mechaniki tutaj powinny być pokazane w sumie. Rozmiar i poziom skomplikowania. No w zasadzie, jeśli lubicie tego rodzaju gry lub chcecie ich spróbować, no to robicie sobie tak naprawdę krzywdę, nie próbując Path of Exile. No w ogóle chyba Kto nawet prawda? ostatnio Piotr Maciejczak podobny film robił, no bo mi wyskoczyło na widzie ale jeszcze nie oglądałem. Nie, ale to w sumie jest. Logiczne, nie? że no dostajemy takie komentarze, no bo oboje aktywowaliśmy się z tematem Pawłow Exile tuż przed startem ligi. No, a że Great Minds Think Alike, no to pewnie i wnioski mamy podobne, ale i bez oglądania mojego jeszcze, co na, na drobie jak najszybciej, no to i tak polecam obejrzenie jego materiału, bo to kopalnia wiedzy, jeśli chodzi o Pawłow Exile, a u mnie jest to temat po prostu taki okazjonalny. No i. W tym miejscu też chciałbym podziękować wszystkim moim nowym wspierającym kanał osobom, akolitom. W tym przypadku akurat wszystkie postanowiły wesprzeć kanał poprzez YouTube'a, a są to Krzysztof K., Kłyni, Natalia S. oraz JGH. Bardzo dziękuję. Dziękuję również wszystkim, którzy odnawiają te płatne wsparcie. Jeszcze im się nie znudziło te moje pierdolenie, więc a jest to dla mnie bardzo miłe i również Wam dziękuję. A teraz do rzeczy. Ja się... Arkadikus to jest taki słodziak. Absolutnie nie dziwię temu, że kiedy ktoś odpali grę pierwszy raz, zdobędzie ten pierwszy poziom i nagle otworzy drzewko z to sru. Widzimy to. Jaką mieliście reakcję odpaliście pierwszy raz drzewko POE? Bo ja miałem ja pamiętam, że ja miałem ogromny zachwyt. To drzewko było dużo, dużo mniejsze jak statuowało POE. Było dużo mniej nodek i były było różne. No inaczej to wyglądało zupełnie, nie. To było 13 lat temu. Ja się totalnie się ucieszyłem. Tyle czytania. Cieszyłem się, zaskoczony. Ja byłem też pozytywnie zaskoczony. Mi się bardzo podobało, że w tej grze jest tak dużo treści od samego początku, które mnie przytłaczają, ale jestem takim typem gracza. Nie ja lubię ciężkie rzeczy i lubię. Lubię skomplikowaność w grach. Bo mam miejsce, w którym mogę się czegoś uczyć, a jak gra jest prosta, to jest dla mnie po prostu nudna, no bo nie ma tam żadnej głębi. Na przykład Diablo 4. Czyli 1325 pasywek, które możemy sobie wybrać. Absolutnie, więc nie dziwię się, że kiedy widzi to nowy gracz, no to najpierw jest zdziwienie, potem jest podziw, a potem jest uninstall, tak? No bo co to do cholery jest. Graczy, wizualizacja wiązań fosfodiestrowych w kwasach nukleinowych, łączących nukleodyty w łańcuchu DNA i RNA? Co to znaczy? 3% zapobiegniętych obrażeń fizycznych od uderzeń przed chwilą jest regenerowane jako tarcza energetyczna na sekundę. Co to znaczy? Kocham to, to jest tak cudowne w notkach w połem znaczy, że mnożnik obrażeń w czasie za przypadłości jest równa mnożnikowi trafień krytycznych, jednak trafienia krytyczne nie zadają dodatkowych obrażeń, a trafienia niekrytyczne nie nakładają przypadłości. What? A potem kończysz kampanię. Jakoś przebrniesz, nie? I wyskakuje ci kolejne drzewko atlasu i znowu to samo. Co to znaczy, że jeśli na mapie jest powyżej 50 wrogów, potworów, to boss jest wzmocniony przez Willwood Wisps. Co to kurwa są Willwood Wisps? A potem wracamy znowu do drzewka umiejętności, bo się okazuje, że mamy jeszcze ascendencję. A potem się jeszcze okazuje, że mamy klastery. A potem się jeszcze okazuje, że mamy specjalne klejnoty, które zmieniają zasady działania niektórych pasywek na drzewku. No jakieś kółka nam się pokazują. Jakiś opis nam mówi, że klejnot skąpany został w krwi 4500 poświęconych w imię Dorianiego, a pasywki w okręgu są podbite przez walskiego historyka. To jest tak, jakbyśmy poszli na kurs podstaw języka angielskiego, a tutaj na lekcji pierwszej zamiast Hello wbija nam Buster Rhymes. No dobra, ale nie widzimy tego od razu. To nie jest tak, że wchodzimy do gry i, i od razu to mamy. Spotykamy to po jakimś czasie, kiedy już jesteśmy bardziej zrozumieni z drzewkiem, to dochodzą kolejne, kolejne rzeczy. To nie jest tak, że mamy to jakoś bardzo szybko w grze. Są takie mechaniki, w które musisz już długo grać w sumie. Samo dojście do Atlasu to jest. Pewnie dla ludzi tak 10, 15, może 20 godzin. Ale! To tylko pozory. Jak widzicie, ja też bardzo łatwo mogę pokazać, jakie skomplikowane jest, jest pawo Exile, gdzie to, co wszystko tutaj powiedziałem, nie ma jakiegoś większego znaczenia, jeżeli chodzi o grę. Drzewko pasywek to pozory. Ilość mechanik to tylko pozory. Skomplikowanie gry? To tylko pozory. Nie mówię! Że pawo Exile jest proste. O nie, 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 nie. Jest to jedna z najbardziej skomplikowanych gier na rynku. Ale skomplikowanie tej gry to tak jakby zadanie dla chętnych. Mówię to od lat. Pawo Exile to gra z niesamowicie wysoko zawieszonym sufitem, a nawet wydaje mi się, że być może tego sufitu już nawet nie ma. Ale próg wejścia pozostaje cały czas na przystępnym poziomie, a nawet ten poziom jest teraz bardziej przystępny niż był po premierze. I to nie jest film w stylu, że hej, ta gra zaczyna się po spędzeniu w niej 250 godzin. I... to prawda. Jest dużo bardziej przystępna niż była kiedyś. Jak my zaczynaliśmy grać, no to my nic nie wiedzieliśmy. Nie było żadnego. No nikogo nie było, kto by nam pokazał. Oczywiście jest to starsze pierdolenie ktoś to gra w tą grę kilkanaście już lat. Ale kiedyś było trudniej. Dużo trudniej. Nawet sam tutorial, który jest zbudowany w grę, który wszyscy po prostu skipują, jeżeli ktokolwiek by usiadł i zaczął to czytać bo tam naprawdę mamy bardzo dużo rzeczy. Tam dosłownie uczę was wszystkiego. Od gemu gemów do soketu, od tego jak czytać gemy. Tam jest naprawdę dobrze zrobiony tutorial, którzy wszyscy klikają skip. I dopiero wtedy załapiecie, czym jest Pawo w Exile. No bo prawda jest taka, że jeśli jest ktoś lub coś, co robi największą antyreklamę tej gry, no to ci, którzy mówią, że musisz śledzić poradnik odnośnie tworzenia postaci, gotowe buildy, a jak nie, no to i tak musisz zjewać swoją pierwszą postać, drugą postać i szesnastą postać, że w całym community tak naprawdę jest tylko 100 osób, które potrafią robić buildy, a potem cała reszta, cała reszta community musi podążać wytyczoną przez nich ścieżką, bo inaczej jedynie, co Cię spotka, to nieszczęście, porażka, wkurw i chęć odinstalowania gry. I takie rady dają ludzie, którzy w grze mają spędzone najczęściej 17,5 tysiąca godzin, którzy jak w ciągu pierwszych dni nowej ligi nie znajdą mage to już jest dla nich porażka, nuda, martwa liga. A prawda jest taka, że całą kampanię możemy zrobić śmiało, wybierając sobie jakikolwiek dostępny skill, jakąkolwiek postacią, i o ile na siłę się nie staramy, no to spokojnie dojdziemy do endgame'u, nie znając ani mechanik ani buildów, robiąc to, co posiadający 76 IQ gracz potrafi, czyli czytając opisy w grze i idąc na logikę. Wiecie. Ty bym się zatrzymał? Ja to oczywiście nam pierwszy raz, nie widziałem tego wcześniej. Słyszałem, że jest taka, taki moment, że Arkadiusz o tym mówi. Ja się z tym trochę nie zgodzę, bo jednak bardzo łatwo nowemu graczowi może odbić się od gry, jeżeli nie śledzi jakiegoś dobrego startera, widać nawet aktualnie w aktualnej lidze, gdzie ludzie dostali czapkę, która wymagała tego, że musi, muszą używać 100 to ludzie nie byli w stanie tego przeczytać. Jakby ludzie naprawdę są różni. Jest taki kanał na YouTube, nazywa się Jan Kochelo, mogłem pomylić: Kochelo, coś w tym stylu. I to jest koleś, który ma, jest chyba po 60. i przychodzi poe, I wszystko jest zajebiście. On to przechodzi na standardzie, nagrywa sobie filmiki, one trwają tak mniej więcej po pół godziny. Pierwszy akt przechodził chyba 6 godzin. Własnym bildem, nie czytając żadnych poradników, nie robiąc nic, wąchając ścianę. I można oczywiście samemu do tego dojść, wszystkiego. My też musimy do, dojść do, do wszystkiego sami. Ale bardzo łatwo aktualnym graczom będzie odbić się od gry, jeżeli nie dostają czegoś lepszego niż sami by stworzyli. Przynajmniej moim zdaniem. Bo sam próg wejścia do POE, sam Brutus już bardzo dużo ludzi zweryfikuje, bo jest to, jest to w sumie ciężki boss. Nie? Jest szybki, ma bardzo literowe mechaniki i potrafi naprawdę dobrze przyłożyć. I według mnie to naprawdę, jeśli nowi gracze nie śledzą jakiegoś startera, starterów, które są pokazywane i które są po prostu dobrymi starterami, i ba, najpierw, no ja żeby były rozpisane krok po kroku gdzie, co mają znaleźć, w którym miejscu, to naprawdę łatwo będzie im się odbić. Chyba chłop z ign który przechodził POE pierwszy raz bez poradników, zajął mu to 100 godzin. 100 godzin to jest jakaś masakra. Wiadomość, że jeśli ktoś jest graczem, inaczej, bo też trzeba byłoby rozdzielić ludzi. Jeżeli ktoś jest graczem mmo na przykład, to wchodząc do POE zrozumie je i nie będzie tego potrzebował. Jeżeli ktoś jest graczem typu FIFA, to będzie dla niego czarna magia. Jeśli ktoś jest FPS-owym chłopem, który gra tylko w FPS-y, to też będzie dla niego masakra. Jeżeli jest w stanie zrozumieć. Jakiejś zależności i czyta przede wszystkim rzeczy, to będzie miał raczej chill. No, walczę magią. Używam czaru obszarowego walącego prądem. No więc, wszystko, co wali prądem, wszystko, co daje obrażenia obszarowe albo zwiększa obrażenia czarów, jest dla mnie. Arkadius wychodzi z założenia, że każdy gracz myśli, a to nie jest prawda. I to jest to najgorsze. Jako. Osoba, która content kreuje PoE od pięciu lat albo czterech, która posiada chyba jednego z największych Discordów PoE w Polsce, bo tylko Maciejczak nie wiem, czy ile ludzi są Maciejczaka i u którego jest przemiał bardzo dużo nowych graczy. Ja już widziałem wszystko. Ja już widziałem gości, którzy ładowali samona, Meleskin i kasterskim rzecz. I drzewko wyglądało tak, że rozdawali tylko punkty w kółku. I rozdawali wszystko: swordy, axy. Jakieś kasterskie rzeczy, coś tam, coś tam, coś tam. Naprawdę widać było wszystkie możliwości, które mogły powstać. I jeżeli spojrzymy to na to, to jak patrzymy na to Arkadikus, no to rzeczywiście, jeśli ktoś ma więcej niż tam im trochę IQ i umie czytać, to będzie w stanie dojść do tego. Ale większość ludzi robi to zupełnie na pałę. Duh. Potrzebuje życia. Potrzebuje odporności na żywioły. No, herb-derb to nie jest takie skomplikowane. Może jest to jakiś hot take, ale. Ja uważam, że Pawo Exile jest prostsze i łatwiejsze do opanowania i zrozumienia dla nowych graczy. Którzy oczywiście nie przerażą się drzewkiem z niż chociażby takie Diablo 4 na starcie, gdzie przecież były te różne wiaderka obrażeń i to zajęło w ogóle ludziom dobre kilka tygodni, zanim to w ogóle mogli wytłumaczyć, a przecież. Mimo tego, Diablo 4 uważane było za casual-friendly. No przecież w Diablo 4 na początku nikt nie wiedział skąd się biorą obrażenia, to trzeba było rozkminiać bardzo długo, a tutaj wszystko mamy opisane w tagach, tak, że wszystko co związane z czarami, z AoE, czy z zimnym, no bezpośrednio wpływa na nasz skill i na tym się skupiamy. Całkiem proste, prawda? Podczas gdy Diablo 4 po premierze oferowało nam system zadawania obrażeń plus 17%, ale tylko w czasie pełni i tylko w roku przestępnym, kiedy wróg stoi do nas odwrócony pod kątem 36 stopni, ale tylko wtedy, kiedy jesteśmy leworęczni i mamy wyrwane 3 ósemki. I żeby nie było, że ja tutaj słodko pierdzę, to nie jest tak, że pawo Egzaj nagle jest bez skazy, nadal czasami użycie słów jest tutaj dziwaczne, ale jest nadal zachowana tutaj jakaś logika. Logika która ma sens dla graczy, a nie polega tylko na takim widzimi się twórców. Nie zawsze i nie wszędzie, jasne, ale na dom. Inna rzecz na ekranie, moi drodzy. Prosty, głupi armor. Prosta rzecz, plus 72 do tarczy, odporności, procentowe zwiększenie many i życia i tyle, prościutko. Do ogrania kampanii czy początkowego endgame'u nam to zupełnie wystarczy. Taka wiedza, co to nam daje? No chyba nie trzeba tego tłumaczyć. Zresztą w samej kampanii mamy takie pewne, subtelne wprowadzenie do mechanik. Wie... Ale też itemy nie są... Niektóre rzeczy trzeba naprawdę wygooglować, żeby je zrozumieć, albo trzeba iść poznać logikę GG do tworzenia modów na itemach. Świetnym przykładem jest to item, który ma plus 100% do critical strike chance'u i ludziom się wydaje, że wtedy mają 100% szans na krytyczne obrażenia. I to jest jedna z rzeczy, którą ludzie jakby nie rozumieją tego od razu. Wiadomo, że rezysty czy tam więcej życia jest dość zrozumiałe, ale bardzo dużo spalingów po jest bardzo niezrozumiałego. Samo NERBAJ albo... Samo NERBAJ, OE ma cztery różne określenia, w zależności do czego jest użyte. Bo to może być jeden pięć metra, jeden osiem, dwa i chyba dwa dwa. I w zależności jakiej rzeczy, to nerba jest inaczej liczone. Wiecie, sam początek pokazuje nam, jak w ogóle wyposażyć umiejętność poprzez włożenie gema w soket. Później, po malutku, wchodzą odporności, ogień, błyski czy lód i dopiero bodaj w piątym, czy może nawet w dziewiątym, już nie pamiętam, akcie wchodzi krwawienie czy obrażenia od chaosu, ale dzieje się to po kolei. Na początku Cześć. idziemy sobie gładziutko, nagle zrób, pokazuje się przeszkoda. Co się dzieje? Aha, dostaje obrażenie od krwawienia. Jak mogę? Zapobiec krwawieniu albo jak mogę na przykład miksturą to wyleczyć. To wszystko się dzieje po kolei. To jest tak, że mamy podstawę pozwalającą nam grać, jak właśnie te odporności, życie, shield i tak dalej. I posiadając tę podstawę możemy spokojnie przejść grę. I na tym możemy się zatrzymać i nadal się świetnie bawić. Ale na tę warstwę możemy nałożyć kolejną warstwę. Co jeśli to życie będzie służyło nam za surowiec przy używaniu czarów? A co jeśli nasza odporność na żywioły będzie przekładała się na ilość naszych obrażeń? A potem jeszcze nakładamy kolejne warstwy, konwersje itd. Tak tak... To jest najlepsze w połem. Ta głębia, która na początku nie jest tak widoczna, i kiedy zaczynasz poznawać wszystkie te unikalne na przykład, i poznajesz między nimi różne interakcje, to dopiero wtedy zaczyna to błyszczeć i świecić. To samo z kistonami. Jest to zupełnie tak samo, jak poznamy różnego rodzaju buildy wykorzystują dany keystone'e, to widzimy wtedy, jak dużo głębi jest w danym bildzie. Tak dalej. Więc jeśli chodzi o spróbowanie tej gry, to wcale nie musicie podążać za poradnikami. Może... I tutaj byłam gwiazdkę. Nie musicie podążać za poradnikami, jeżeli nie jesteście debilami. <słuch> się zrymowało, ale nie tak miało być. Jeżeli ktoś i Czyta i rozumie, co czyta, to pojęcie jest trudne. Jeżeli ktoś wchodzi w to na pałę i olewa wszystko, nic nie czyta, to jest trudne. Słuchajcie, ale nie musicie korzystać z gotowych buildów, bo inaczej to wiecie: no nie da się grać, padniesz, nie przejdziesz tej gry. Nie słuchajcie po prostu tego elitystycznego pierdolenia, bo jedyne, o czym ono świadczy, tak naprawdę, to o głupocie autorów takich wysrywów. No wow! Nie potrafiłeś zrozumieć tagów. Nie potrafiłeś zrozumieć czegoś takiego, jak. Naprawdę, on nie widzi tego problemu, bo nie siedzi w tym komincie, jakby. Na Discordach i w innych miejscach. Gdyby Arkadigus posiedział trochę z ludźmi, zrozumiałby, że to, co mówi, to jest trochę pierdolenie. I to nie jest nic negatywnego, co ja mówię. Ale naprawdę dużo ludzi ma dużo problemów, nawet z gotowymi bildami, panie Arku. Nawet z gotowymi buildami ludzie mają duże problemy. Przykładem znowu wrócę do tej czapki, którą ludzie nie wiedzieli, że muszą używać stomane, bo nie potrafili przeczytać pierwszej linijki tekstu. Ach, hmm. No, muszę mieć. Jak najwięcej odporności i jak najwięcej ochrony, tam życia i tak dalej, aby przeżyć na dalszych etapach. Coś, co jest obecne w tym gatunku od lat, coś, co jest ABC tego gatunku od czasów, kurwa, Diablo 1. I teraz, aby zbustować swoje ego, tworzysz te takie wrażenie elitaryzmu i powielasz mit, jakoby, trzeba by być członkiem, kurwa, mensy, aby przejść kampanię Paw of Exile bez pomocy osób trzecich. Nikt tak nigdy nie powiedział. Nikt nie buduje tego elitaryzmu. Pomyślcie, co by się wydarzyło z POE, gdyby nie było poradników do buildów. Pomyślcie, co by się wydarzyło z POE, gdyby nie było starterów. Gdyby nie było mety. Gdyby nikt to nie pokazywał. Ludzie mieliby naprawdę gigantyczne problemy. Moim zdaniem, przynajmniej. Ja mam tutaj spędzone tysiące godzin, moi drodzy, i nie wstydzę się przyznać, że nadal nie rozumiem wielu aspektów tej gry. Nie sądzę, abym był kiedykolwiek w stanie kompletnie autorski build stworzyć, który zrobi takie top, top kontentów w grze, powali bez problemu I to jest błąd, bo to nie jest nic trudnego, tak jak sam mówiłeś przed chwilą, czemu, el, el, czemu narzucam na to poziom elitaryzmu. Nie jest to nic trudnego, jeżeli umiesz czytać poba. Widzisz, ile masz życia, defensywy i obrażeń. Jeżeli te trzy sadystyki Przewyższają statystyki albo są równe statystykom innego buildu, to znaczy, że twój build da radę to zrobić. ...końcowych bossów i tak dalej, ale jestem anegdotycznym przykładem, że można usiąść do tej gry nie będąc ani wcale mądry, ani obeznany w gatunku, wybrać sobie skill, jaki nam się tylko spodoba i spędzić tam kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin świetnie się bawiąc i uczyć się tej gry po drodze. Dlaczego ludzie uważają, że żeby się w ogóle dobrze bawić w Pawłowegza i trzeba o niej wiedzieć wszystko, ty musisz... To jest bardzo duży błąd, bo to jest FOMO, którzy sobie ludzie sami zawrzucają na banie, a nie spróbują po prostu zagrać w grę. I to jest prawda. Musisz przestudiować encyklopedię, musisz przestudiować wszystkie manuale, wszystkie samouczki, żeby się dobrze hmm. bawić. Mam takie dziwne wrażenie, że... Nie, musisz... Jeżeli zadajesz sobie jakieś pytanie podczas gry, to powinieneś szukać na nie odpowiedzi albo w grze, Albo szukać się poza pozagromić i grać, to nie daje. Uczenie się wszystkiego naraz jest bez sensu, bo nie nauczyć się wszystkiego. Nie ma takiej opcji w pole, żeby nauczyć się wszystkiego To po pierwsze, to jest w ogóle odklejone, ale w żadnej grze nie byłoby. Nie jest to. Ogólnie w nauce nie jest to dobry sposób nauki, próbując zrozumieć wszystko. Powinniśmy poznać te zagadnienia, które nas w danym momencie interesują i które powinniśmy wiedzieć albo dowiedzieć się o nich że część społeczności i często tworząca content do tej gry, zbyt wysoko podnosi stopień trudności tej gry, aby podnieść własne ego. Przecież każdej gry, do której siadamy, musimy się uczyć. W każdym ARPG-u musimy poznać system. Jasne, że on bywa bardziej lub mniej skomplikowany, ale każda też gra tego rodzaju ma jakieś takie podstawy. Pawłowegzail ma tak same podstawy, co każda inna. Podstawy są te same, ona się rozbudowuje bardzo wysoko. Ale podstawy ma te same, więc nie mówmy nowym graczom, że wiesz, pff, kładziemy taką stertę księg, teraz my musisz tego nauczyć, żeby się dobrze bawić. Ludzie, kur... Ale to nikt tak nie robi. Nie znam takiego twórcy, który by tak robił, ale za dużo twórców. Chyba zapomnieli o procesie uczenia się tej gry. I teraz często pojawiają się takie materiały, że wiecie, no żeby pograć w Pawo tak dobrze się bawić, to musisz się nauczyć, przejrzeć kurwa 75 godzin różnych materiałów, nauczyć się mechanik, to wtedy co nieco zakumasz tej gry. Nie, ja wam to obalam. Pawo jest grą, do której sobie siadasz, instalujesz, odpalasz... Przepraszam, że w takim momencie czy Arkadikusa złapałem. Ale tak, hack'n'slash'y są dla debili. Jakby nie, nie mówimy się tego powiedzieć. Hack'n'slash to jest gra, idź mobek, zabi. Mobek zabity, mobek jest jak skrzynka, mobek wypadają itemy, zbierz itemy, ciesz się, idź zabij kolejnego mobka, zbierz itemy. To nie ma żadnej głębi. <ścoughs> idź i po prostu anihiluj. Wybierasz postać jaką chcesz, wybierasz skill jaki chcesz i przejdziesz praktycznie cały content bez zaglądania w jakiekolwiek poradniki. Jak chcesz, to ty się możesz naprawdę wiele nauczyć i w ogóle otwiera ci się zupełnie nowy poziom. Ta gra jest na lata. Ale można się przy niej świetnie bawić, też grając jak ja, po macoszemu. Nagle, jeżeli chodzi o pawo Exile, to się okazuje, że ty się możesz świetnie bawić, ale tylko w momencie, kiedy robisz już ten peak content już ostateczne tylko pinnacle bossów bijesz, robisz te 17 no kompletnie sama końcóweczka gry. Metę robisz. Ale to. To nie jest prawda. Najważniejsza droga w slash to jest droga. I każda osoba, która gra dużo w slash rozumie to, że bycie na piku. Na najlepszym poziomie jakby postaci, jest najnudniejsza. Każda osoba, która gra wystarczająco długo, oczywiście, kochając lesza, bo jak możesz robić już wszystko danym postacią i ona jest turbo-silna, to nie masz już możliwości rozwijania tej postaci. Potem już jest to zupełnie bezcelowe. To jakbyś miał miliard dolarów i miałbyś dostać drugi miliard dolarów. Jakby... Pierwszy milion zdobyty był zajebistym użyciem, 100 milionów było genialne, miliard był zajebisty, ale drugi miliard już się nie da. I tak samo jest w hackerskleszach. Budowanie postaci jest ciekawe, kiedy ją rozwijasz, kiedy dojdziesz do fula i zaczniesz farmić wszystko, co możesz, to staje się nagle nudna. To, co się dzieje przed tym, ten cały proces uczenia się, przechodzenia tej kampanii po raz pierwszy. Jasne, narzekamy na nią, no bo robiliśmy ją 700 tysięcy razy, ale przechodząc ją pierwszy raz, ona nie jest jakaś zła. Uczymy się tych systemów, poznajemy te skille, to jest świetna zabawa. A tutaj content creatorzy często mówią, nie, kurwa, dobra, teraz robisz tutaj postacią półtora miliarda obrażeń i tylko wtedy się możesz dobrze bawić. Ja, jestem, ja bym chciał zobaczyć jakiś przykład. Przykład osoby, która tak pokazuje to i tak to przedstawia, Karka o tym mówi. Bo może ja o czymś kurwa nie wiem. Przecież tak samo w tych klasycznym WoWie. To nie końcówka gry jest przygodą, a właśnie droga do tej końcówki. Mhm. A tutaj no, właśnie jeśli tak. spojrzymy obiektywnie, no to większość materiałów na temat gry pokazuje nam jej taki absolutny pik końcóweczka pokazującą nam postać rozwiniętą przez gracza, który totalnie rozpracował wszystkie możliwe systemy. Na ekranie wrogowie wybuchają, postać teleportuje się z miejsca na, mieście, na miejsce, a cały ekran zasrany jest efektami. Mm, tak, i to jest też taka rzecz, której nie rozumieją erentujący ludzie. Nie rozumieją, nie rozumieją tego, że real Man trading to jest trochę jakby zamówił sobie obiad, kelner by opierdolił wszystko oprócz ziemniaków i to tak z dwóch, i te dwa by bycie zostały do dokończenia. To jest właśnie to, czym jest Endgame w grach Hackenslash. A to wszystko tylko po wciśnięciu jednego tylko przycisku. Ale to moi drodzy, to jest właśnie potencjał Pawła w Exile, ale nie wcale jego esencja. To jest finish, cel, do którego możemy dążyć, ale rozgrywka tak naprawdę toczy się od momentu stworzenia postaci, aż do tego właśnie momentu. To jest spijanie śmietanki i moment, w którym wyznaczamy sobie cele dalej, jeśli chcemy. Ale żeby cieszyć się Pawo Exile, wcale nie musimy mieć takiego buildu. Wcale nie musimy robić tylko najwyższej formy mapek, czyli tam te 17 teraz i rozwalać tzw. zwanych pinnacle bossów. Nasz build, aby nas cieszyć, nie musi mieć pierdyliarda obrażeń. Dla nas zabawą może być to, że w ogóle zaczynamy rozumieć co się tutaj dzieje. Ci, którzy dają radę, że nie, podążaj za buildem, to, to, to jest pewien taki specyficzny rodzaj ludzi, bo też masa buildów tych gotowych robi krzywdę nowym graczom. Jasne, oni ci powiedzą tak: zainwestuj w te skile, weź, weź te nody w drzewku, weź te gemy, jeżeli chodzi o skile i tak dalej. Kup sobie ten przedmiot, kup sobie tego unika. I będziesz mógł robić kontent taki czy taki. Fajnie. To nie jest tak, że to my wymyśliliśmy taki system, który tak musi być, przedstawiać dany build. To, że my tak to robimy, albo to tak robią bardziej chłopcy, bo ja jakby nie pokazuję buildów, przynajmniej w takiej formie, jak oni to robią, to nie jest pokłosie tego, że robią to, żeby jakby wymyślili sami to. To jest pokłosie tego, że przychodzili ludzie z pytaniami. I ludzie z miliardem pytań, którzy przychodzą ci na streama i pytają cię co 10 minut to samo, no są takim dość irytującym elementem streamingu. I spoko, odpowiesz. Jasne, jasne jesteś jakby po to, żeby pomagać ludziom. Ale dlatego właśnie rozpisywane są poby dla, jak dla idiotów, żeby pokazać ludziom, co mają w danym miejscu, żeby po prostu pozbyć się tych pytań. No można. Ale ja, jako gracz, lubię wiedzieć, dlaczego to działa, a to nie, że to działa. I to jest taka straszna krzywda dla wielu nowych... Ale to jest właśnie podejście osoby, która kocha gaming i ma na to czas i chce się w to zagłębić. Jeśli ktoś nie ma czasu, to nie będzie chciał, nie będzie się w to zagłębiał. Dalej chce pograć w grę, ale nie chce się w to zagłębiać i on potrzebuje wręcz takiego poradnika, który jest logiczny. Graczy, którzy faktycznie biorą do serca te radę, że korzystaj z gotowego bildu, tylko że te gotowe bildy mówię nie tłumaczą, dlaczego one działają? A uwierzcie mi, że te 1325 oczek na drzewku skili początkowo. Ale przed chwilą sam dałeś argument, panie Arku, o tym, że powinni czytać, i to też na jeśli dostają gotowy build, to powinni czytać. Nie wzięło się tam kompletnie z przypadku i naprawdę ta gra pozwala kombinować. Jako przykład anegdotyczny, moi drodzy, że to, że to działa, że te uczenie się działa, mogę dać samego siebie, no bo znalazłem nawet swój, wiecie co, post na reddicie sprzed czterech lat, kiedy pierwszy raz tak naprawdę usiadłem poważnie do Pawła w Exile. Wybrałem skill po prostu po jego wyglądzie i zachowaniu, no bo jeśli ufać poradnikom właśnie, to powinienem Blazing Salvo unikać jak dżumy. Tym bardziej samemu rzucając czara Nie korzystając na przykład z totemów A jednak doszedłem do poziomu mapy Z zakresu T8 Świetnie się przy tym bawiąc A była to moja pierwsza postać ever Bez żadnego guida no, Rzekomo z totalnie spieprzonym skillem Podczas gdy ja sam w sobie W życiu prywatnym jestem kompletnym kretynem Czyli da się? Da się Czy rozumiemy mechaniki? go nie obrażając Ale jeżeli ty się masz za totalnego kretyna To pomyśl o tych kurwa ludziach jak oni muszą być ufani. nisko. <grymne> I te wszystkie systemy zawarte w Pawo Exile? Oczywiście, że nie. Nie kumam większości tej gry. Zapewne, gdyby na moją rozgrywkę i buildy, z którymi kombinowałem, spojrzał ktoś z takiego z tej grupy Poe Guru, to by się za głowę złapał. Czy przeszkadza mi to w zabawie? <grymne> Wcale nic, a nic. Wiecie, bo ja lubię sobie pobiegać wieczorkami szczególnie, no i dość często ostatnio nawet właśnie częściej biegam. Nie robię wiele kilometrów. Na pewno nigdy nie wezmę udziału w maratonie ani w żadnych zawodach. Ale nadal bieganie sprawia mi przyjemność. Więc mimo że. Dobra, to za psycholem trzeba być, żeby bieganie sprawiało przyjemność. Dopóki nie muszę biegać za piłką, to nikt... koniami by nie wyciekali z domu, żebym miał iść pobiegać. Bieganie to jest najgorsza rzecz, jaka istnieje. Naprawdę, nie wiem, nie, nie, nie rozumiem biegających ludzi. Wielu rzeczy w Pawłowek, zail nadal nie rozumiem, to wciąż się bawię przy nim świetnie, czego dowodem jest 3500 godzin spędzonych w pół czego... 3500 godzin, 4 lata, ładny wynik. Go 80 w ostatnich dwóch tygodniach, a bądźmy szczerzy, tak naprawdę w ostatnim tygodniu. Bardzo często wspominana jest również ilość mechanik. Nie, nie chce mi się tego wszystkiego uczyć. No jasne, mamy. Takie podejście miał Kiszak. Dokładnie takie podejście. Lyrium, Legion, White, Heist, Betrayal, Ultimatum, Ritual i wiele, wiele innych. Ale tak naprawdę to te mechaniki nie są jakoś specjalnie skomplikowane. Niektóre zostały. No pomyślmy. Ultimatum bi mopki w kółku. Ritual bi mopki w kółku. A jak zabijesz mobki w kółku, to weź sobie nagrodę. <laughs> Alwa bij mobki w dwóch pokojach. Wybierz sobie którego chcesz zabić. Dobra, te mechaniki. Legion, naciśnij na kamień, kamień pokazuje moby, bij Ekspedycja, masz tutaj materiały wybuchowe, wysadź wszystko i ten. I potem dochodzimy do syndykatu. Tutaj masz książkę, 500 stron. Przeczytaj ją, nic nie zrozumiesz. Miałem tak samo. <laughs> stały nawet mocno uproszczone, jakby Betrayal. Ale najważniejsze jest to, że znowu nie trzeba ich wszystkich znać. Ani lubić, ani grać. Ma, jak najbardziej. No, możemy praktycznie wyłączyć je sobie w drzewku atlasu. No, każdą tak praktycznie mechanikę, której nie lubimy. I lub możemy nie wyłączać i po prostu ją sobie ignorować, jak chcemy. Do mnie w ogóle nie przemawia sanctum. No nie siada mi ta mechanika i mam ją totalnie gdzieś. Tak samo jak nie siadła mi w ogóle... Wiadomo, zwierzęta z sanctum to do klatek wsadzić tylko. Ta mechanika z ligi Ancestor, więc po prostu jej nie grałem. To nie jest tak, że teraz będziesz z tyłu. Nie chcesz grać w nową ligę, nie chcesz używać mechanik, no to zapomnij, nie dogonisz nikogo. Te mechaniki ligowe nie są obowiązkowe. Ale kogo mają gonić? To jest FOMO, które ludzie spytworzą. Dlatego to właśnie ich pchały RMT na przykład, bo mają FOMO tego, że muszą coś mieć, coś co ma jakiś streamer. To sobie sami ludzie robią, to jest najgorsze. Wąskowe. Jasne, warto spróbować każdej. Ja na przykład totalnie odmóżdam się przy mechanikach takich jak heist czy blight. No, bo po prostu mogę sobie na drugim monitorze wtedy coś oglądać, czy to jakieś YouTube, czy to seriale. Są to dla mnie dosłownie mechaniki w stylu, nie patrzę w monitor. I ja sobie często zostawiam jakieś tam kanały, takie jak, nie wiem, Asmongold, jak Mr. Bowen i tak dalej, na później. Jak przestaje grać w zanim nie oglądam liczamy, tych tak kanałów. Mówisz? I poproszę o Bo Sandstrum jest najgorszy. Potem jak nowa liga startuje to używam sobie tych mechanik, że one sobie lecą tutaj trochę w tle, ja gram jedną ręką i oglądam sobie, nadrabiam to, czego nie obejrzałem do tej pory. Oglądam sobie te filmy, przy okazji no zdobywam dropy w Pawłowek Zajm. Mogę sobie to potem sprzedać, pohandlować. Krajśnik podkreślenie mówi, ale chuj chodzi. Kurwa, to jest do ufnięcia będzie. O, jak ci chuj chodzi, to i do lekarza. Mogę zdobyć przedmioty, które, no cóż, potrzebne są mi. I znowu jest to po prostu przykład tego, że ilość mechanik jasne, przeraża. Ale jest to tylko pozór, bo jeśli ktoś nie jest nimi zainteresowany, to ilość mechanik dla niego równa się zero. Ja wiem, że ten film pewnie wyszedł taki pomieszany i poplątany, ale moim takim ogólnym przesłaniem i myślą końcową, i taką radą dla was, a szczególnie dla tych, którzy. Łapią ten gatunek. Leży im on, ale jednak nieco obawiają się złożności gry od Grinding Gear Games, aby po prostu spróbować. To nic nie kosztuje wbrew niektórym głosom wcale nie trzeba kupować miejsca w skrytce, żeby grać? Później jasne jest to masywny. To nie jest potrzebne, jakby w którymś momencie będzie chciał wydać pieniądze połem, no bo jest to bardzo coolowe i bardzo to pomaga. Chociaż teraz że oddali rynek, na którym można wymieniać karencji, więc trochę łatwiej niektóre rzeczy ogarnąć. No wiadomo, jeśli chcemy sprzedać mm, jakieś przedmioty, no to przydałoby się jednak te lepsze stasze. No to jest kwestia wydania, nie wiem, dwóch dych. I to po jakichś kilkudziesięciu godzinach gry, gdy dojdziemy do endgame'u Jest rzeczywiście zobaczymy, że one są nam potrzebne. A jakiś był taki speedrunner, który grał w ogóle bez staszy i był jednym z najlepszych speedrunnerów w grze. I nie miał żadnego staszu kupionego. Ułatwiacz, ale dla samego spróbowania niekoniecznie. Dojścia do map wczesnego endgame'u jest to kompletnie niepotrzebne. Dlatego mówiąc krótko, spróbujcie. Ta gra jest bardzo rozłożona. Jasne. Tylko potem nie wydawać pieniędzy, jak ja bym ja wrzucił w PS5000. Ma wiele mechanik. Jasne. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, są to rzeczy dla chętnych. Tak samo jeżeli mówicie, że wolicie poczekać na Pawew Exile 2. Uwierzcie mi no, nie ma gry, na którą bardziej czekam, ale Paweł Exil 2 może okazać się zupełnie inną grą. Poza tym wraz z premierą Pawwe Exile 2 Pawa XL 1 nie umiera. Jasne, możemy zgadywać, że hmm, dobra, nie umiera, ale przecież będzie mniej nałożonych tam zasobów na Pawowe Exale 1 no i będą się skupiać na Paweł Exile 2. To chcę wam powiedzieć, że teraz mieliśmy jeden z największych update'ów, jeżeli chodzi o Pawel Exile 1, podczas gdy nad pawe Exile 1 gracuje, pracuje garstka ludzi, bo praktycznie większość GGG pracuje nad pawe Exile 2, więc nie ta gra nie umrze. A przynajmniej na pewno nie tak szybko, więc jeszcze czeka nas spokojnie parę lat grania i będzie to quality gaming. Mi się wydaje, że Po2 już wejdzie to po 1 stać bardzo dużo ludzi. Znaczy, na pewno komity się podzieli, nie ale tu dojdzie do kanibalizacji w którymś momencie. Nie będziemy w stanie grać w dwa poe jednocześnie. Non-stop. Co półtora miesiąca przechodząc z jedynki na dwójkę. Nie zajedziemy się tym poem wtedy. Ja nie wykluczam, że jeżeli wyjdzie Pawłow Exile 2, kto wie, być może mi Pawłow Exile 2 nie siądzie w ogóle. Ja będę siedział przy Pawłow Exile 1. Ta gra nie stanie się martwa wraz z premierą Pawłow Exile 2. Na pewno będzie taki, o, dołek w aktywności, kiedy wyjdzie dwójka, oczywiście. Ale jak to się potoczy, to nie wiadomo. Dlatego nie czekajcie na Pawłow Exile 2. Nie odbijajcie się od tej gry, bo uch, ona jest za bardzo rozbudowana, bo się okazuje, że to jednak są tylko pozory, albo raczej po prostu taki potencjał tej gry. Podstawa jest bardzo przystępna. No i to wszystko w tym materiale. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Pareczku spoko materiał pogadankowy. Jakby, no są to jakieś bolączki połe, ale tutaj jak słyszeliście, no nie zgadzam się ze wszystkimi rzeczami, o których mówił pan Arkadikus, ale to przez to, że po prostu mieliśmy no więcej ludzi spotkałem, którzy zaczynali w to grać i wiem jak to dokładnie wygląda u wielu ludzi i dlatego się nie zgadzam z niektórymi rzeczami. I to byłoby na tyle. Zapraszam do streamki. Na. No.